ale dzisiaj opuść, więc pragnę wypełnić wszystkie warunki, pod którymi możemy uzyskać tą pomoc. I każdy teraz sobie pomyśli, za kogo by chciał ofiarować, czy za siebie, czy za jednego zmarłego. I odmówimy modlitwy wedle intencji Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w tej godzinie śmierci naszej. Amen. Kochani ksiądz proboszcz tak nam pięknie wszystkim dziękował, a ja pragnę mu z całego serca złożyć podziękowanie. Za co? Za tak uroczyste odpustu przygotowanie. Zobaczcie, zaprosił wspaniale grającą orkiestrę Stąpkowic. Jest też i chór, który z nami tak wspaniale śpiewał. Spójrzcie na tych dostojnych kanoników, którzy uświetnili dzisiaj naszą uroczystość. I pragnę jeszcze mu złożyć gratulacje. Jak wiecie, czego? Że ma tak pięknie oświetlanych parafian. Wy też, kochani, ładnie oświetlaliście w tym odpuściu, uczestniczyliście z taką cierpliwością. Dlatego wszystkim wam, kochani, Bóg zadbać. A teraz o błogosławie zioła i kwiatów. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża, na pożywienie lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzą dzikość wody i promieni słońca, by wszystko, co się zieleni, rozkwita, owocowało, by nadejdzie nas zbiory. Prosimy Cię o błogosław. Przyniesione do Ciebie pierwotnie zieleni tego roku, wody pełne zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, graszy, wodzi, wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy. Przynosimy jak najpłodniejszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Niebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w tej godzinie śmierci naszej. Amen. Kochani ksiądz proboszcz tak nam pięknie wszystkim dziękował, a ja pragnę mu z całego serca złożyć podziękowanie. Za co? Za tak uroczyste odpust przygotowanie. Zobaczcie, zaprosił wspaniale grającą orkiestrę z Tomkowic. Jest też i chór, który z nami tak wspaniale śpiewał. Spójrzcie na tych dostojnych kanoników, którzy uświetnili dzisiaj naszą uroczystość. I pragnę jeszcze złożyć gratulacje. Wiecie z czego? Że ma tak pięknie rozświetlanych parafia. Wy też, kochani, ładnie rozświetlaliście w tym odpuściu. Uczyliście z taką cierpliwością, dlatego wszystkim Wam, kochani, Bóg zadbać. A teraz pobłogosławię zioła i kwiaty. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża, na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzą dzikość wody i promieni słońca, by wszystko, co się zieleni, roślina, owocowało, by nadejdzie w nas zbiory. Prosimy Cię o błogosław. Przyniesione do Ciebie pierwoczyny zieleni tego roku, wody pełne zbóż, traw, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, graszy, łodzi, wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy. Przynosiły jak najpłodowitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Niebowzięta. Najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Walcie przeniste gaiki, źródła i święte Oh.
Ha ha ha.